Jeżeli chodzi o mecz, to bardzo wysoka wygrana. Dziękuję zawodnikom przyjezdnym, naszym. No, można powiedzieć, że mogę wszystkich pochwalić z mojej drużyny, bo wszyscy dobrze pojechali. Bym chciał tutaj pochwalić Mateusza za ten jeden bieg, bo w jednym biegu potrafi jechać, a w innych jeszcze musi dużo pracować, żeby jeździć tak poprawnie jak w tym biegu. No i nic, no przygotowujemy się do Gdańska, mamy w piątek jeszcze trening i w sobotę. Kto będzie potrzebował, będziemy trenować. Wiadomo, że niektórzy lecą na Grand Prix, niektórzy lecą do Anglii. No nic, chcemy wygrać w Gdańsku. Dzisiaj ciężko nam się jeździło jako drużyna gości. Aspiracje drużyny z Grudziądza to znamy. Z awans do Ekstraligi to widać bucie na torze, że chłopaki są zmobilizowani. Gdzieś tylko jest milimetr, wchodzą i widać, że oni są zmotywowani przed tym meczem w Gdańsku. Dzisiaj było to widać, my żeśmy to odczuli. Tak naprawdę żeśmy przyjechali trochę ten mecz taki odjechać, bo żeśmy mieli taki skład, żeby powalczyć. Tak naprawdę taka drużyna, która przyjeżdża powalczyć, to chce zrobić trochę takie widowisko. Nie wiem, czy się udało tak do końca, bo kibiców nie było za wielu, pogoda też nie była za piękna. Ale myślę, że byliśmy takim zespołem, gdzie było widać, że nas brakowało tej walki tak naprawdę. I to widać było również po punktach. Jesteś dwóch zespołów, Grudziądz Gdańsk, jak pan zmienił? Wie pan, sport to jest taka loteria jak totolotek i jeden mały mankament może decydować o tym, kto awansuje. Jeden słabszy dzień zawodnika może zadecydować, która drużyna będzie się cieszyć, która płakać. Mieliśmy małe przetarcie przed meczem w Gdańsku. Z mojej strony, no dzisiaj wiadomo, bo to są do tego z troszeczkę większym dystansem, wziąłem taki rezerwowy silnik, świeżo po przeglądzie, no nie ukrywam, że były małe problemy, ale wyszło jakoś z szwanku. Mój występ może nie był zadowalający, udał mi się jeden bieg. Pracowałem na dzisiejszym meczu z Radkiem Romińskim, którym chciałem podziękować za pomoc w dzisiejszym meczu. Myślę, że chciałbym, żeby było coraz więcej takich biegów, jaki był drugi bieg w moim wykonaniu. No i co, no przygotowujemy się na wtorek na Toruń. Bardzo miło wspominam czasy, kiedy to startowałem, było to trochę lat temu, ale wtedy, co mi tak najbardziej utkwiło w pamięci, to, że byliśmy też taką drużyną, która walczyła o tę Ekstraligę. Byliśmy tak naprawdę jako klub bez pieniędzy i wtedy, z tego co pamiętam, to wszyscy z nas mieli taką wolę, duch walki, bo bardzo przyjemnie jeździć.